Dzień 829. Dziś pojawiło się wiele informacji z kierunku Charkowa. Najciekawsze informacje pochodzą z rejonu Wowczeńska, gdzie dynamika zmienia się po udanym zatrzymaniu rosyjskiej ofensywy przez siły ukraińskie. W obliczu malejącej inicjatywy Rosjanie opracowali nowy plan skoncentrowany na tym mieście. Ich celem jest przedostanie się do miasta północnego zachodu, przekroczenie rzeki i ustanowienie przyczółka, co umożliwi im dalsze posuwanie się na południe i całkowite przejęcie kontroli nad Wowczeńskiem. Jednak poprzednie rosyjskie ataki na most, na rzece zmusiły ich jednostki szturmowe do poruszenia. Się na pieszo przez rzekę, sabotując siebie i powodując ciężkie straty. Takie podejście okazało się szkodliwe dla Rosjan, powodując znaczne straty i utrudniając ich postępy. Rosjanie starają się zapobiec ukraińskim kontratakom, eliminując potencjalne miejsce postoju dla takich działań, ale ukraińska niezłomna obrona okazała się potężną przeszkodą. W mieście znajdują się liczne piwnice, domy i fabryki, zapewniające wystarczającą przestrzeń do gromadzenia i ukrywania dużych formacji szturmowych. To korzystne ukształtowanie terenu faworyzuje Ukraińców, którzy obecnie posiadają przewagę liczebną w stosunku do jednego w oddziałach już zaangażowanych w szturmę. Gdyby jednak Rosjanom udało się przebić na południu, nie tylko pokrzyżowaliby, ale całkowicie rozbiliby ukraińskie plany i położyli podwaliny pod drugi etap rosyjskiej ofensywy. Głównym celem rosyjskich ataków będzie zachodni sektor miasta, zwłaszcza tam, gdzie posunęli się blisko rzeki. Kilka tygodni temu Rosjanie poczynili znaczne postępy w tej części miasta, nieznacznie zbliżając się do brzegów rzeki Wowcza. Ich plan zakłada teraz przekroczenie rzeki w celu zdobycia przyczółka w pobliskiej fabryce Kruszyw. Zakład ten składający się z najwyższych i najsilniej Fortyfikowanych budynków na południu Wowczeńska jest nie tylko celem strategicznym, ale także kluczowym dla sił rosyjskich, ponieważ jego zdobycie znacznie zwiększyłoby ich możliwości ofensywne. Gdyby Rosjanom udało się przyjąć fabrykę Kruszywa, uzyskaliby dostęp do potężnych pozycji strzeleckich i silnie ufortyfikowanych struktur, co pozwoliłoby im ustanowić kontrolę ognia i wzmocnić swoje siły do dalszych działań poza przyczółkiem. Ta taktyczna przewaga pozostawiłaby Ukraińców w południowej części miasta w niekorzystnej sytuacji, ponieważ ich główna dzielnica mieszkalna wymagałaby zdolności obronnych wzmocnionych budynków. W rezultacie byliby oni zmuszeni do przejścia do pozycji obronnej, porzucając wszelkie plany kontrofensywy na północ. Co więcej, kontynuowanie działań ofensywnych od tego momentu mogłoby potencjalnie zmusić Ukraińców do wycofania się na pozycję w Białym Kołodziarzu. Podpułkownik Nazar Wołoszyn, rzecznik ukraińskiej grupy sił Hortysja podkreślił intensywne bombardowanie Wowczeńska przez siły rosyjskie, wykorzystując systemy artylerii termobarycznej TOS-2. Zarówno rosyjskie, jak i ukraińskie źródła potwierdzają ciągłe stosowanie bombardowań szybujących, których celem jest infrastruktura na terenie Wowczeńska te są częścią celowych wysiłków mających na celu osłabienie obrony i utorowanie drogi dla spodziewanych rosyjskich ataków na południu. Rozmieszczenie systemów termobarycznych TOS 2 jest znacznym wydarzeniem, biorąc pod uwagę, że Rosjanie posiadają zaledwie kilkadziesiąt takich systemów. Ta alokacja podkreśla rosyjskie priorytety w rejonie Wowczeńska, wskazując na duże zaangażowanie w utrzymanie przedłużającej się ofensywy w tym rejonie. Następnie siły rosyjskie zdecydowały się wysłać jednostkę zwiadowczą przez rzekę, prawdopodobnie w celu oceny sił ukraińskich w następstwie intensywnego ostrzału. Warto podkreść że wcześniej Rosjanie celowo zniszczyli pobliski most, aby utrudnić Ukraińcom próby wzmocnienia pozycji po przeciwnej stronie i umocnienia zdobyczy na zachód od miasta. Początkowo taktyka ta miała na celu osłabienie ukraińskiej obrony na północnym zachodzie i ułatwienie Rosjanom szybszych postępów, ale teraz przyniosła odwrotny skutek, powodując samosabotowanie sił rosyjskich. Decyzja ta okazała się obosiecznym mieczem dla Rosjan, ograniczając ich zdolności do rozmieszczenia czegokolwiek więcej niż małych oddziałów przez rzekę pod osłoną nocy. Co więcej, wąskość rosyjskiego przyczółka sprawiła, że nie nadawał się on do udanych operacji przeprawy przez rzekę. W rezultacie Rosjanie musieli ustanowić nowy przyczółek po przeciwnej stronie rzeki, wykorzystując jedynie piechotę, która musiała zapewnić osłonę. W tym samym czasie siły główne pracowały nad utworzeniem przeprawy pontonowej przez zniszczoną część mostu. Uzasadnieniem wyboru tego konkretnego odcinka do ataku przez rzekę było prawdopodobnie jego stosunkowo niewielka szerokość, wynosząca zaledwie około 10 metrów. Co więcej, okolica mostu jest trudna do dostania się, ponieważ jest to głównie otwarty teren. Znajduje się tam 200-metrowa szczelina oddzielająca północny i połud Oferująca minimalną osłonę dla rosyjskich żołnierzy z wyjątkiem kilku krzaków. Nagranie zarejestrowane z tego obszaru pokazuje ukraińskich operatorów dronów, aktywnie śledzących rosyjskich żołnierzy, próbujących schronić się pod uszkodzonym mostem w desperackiej próbie uniknięcia wykrycia. Ich wysiłki okazały się jednak daremne, gdyż ukraińscy operatorzy FPV szybko ich zidentyfikowali i zneutralizowali. Incydent ten był tylko jednym z kilku nieudanych rosyjskich ataków na tym odcinku rzeki. Na filmie udostępnionym przez ukraińskich żołnierzy operującym w tym obszarze widać skrupulatną ostrożność, gdy Ruszają się po południowych obrzeżach miasta. Ich ruchy charakteryzują się organizacją, wykorzystując osłonę w domach i piwnicach, aby osłonić się przed rosyjskim ostrzałem artyleryjskim, mającym na celu ich stłumienie. Ponadto ukraińscy żołnierze posuwali się naprzód w małych, rozproszonych oddziałach, utrzymując dystans między sobą, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo bycia celem wrogich dronów. Świadczy to o byciu Ukraińców z takimi atakami, biorąc pod uwagę wcześniejsze rosyjskie próby ustanowienia przyczółka w tej samej okolicy. Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do oryginalnego, nieocenzurowanego materiału z walki, go znaleźć na naszym kanale Telegram, korzystając z kodu QR lub linku w opisie. Ze względu na znaczne straty poniesione podczas rosyjskich operacji po drugiej stronie rzeki, ich pozycje na północ od rzeki zaczęły słabnąć. Wyczuwając tę słabość wynikającą z niedoboru rosyjskich żołnierzy, siły ukraińskie stacjonujące w centrum miasta wykorzystały okazję do rozpoczęcia ataków na rosyjskie pozycje na północny zachód od miasta. Analizując materiał filmowy z walki widać wyraźnie, że Ukraińcy poruszali się ze względną swobodą wśród domów mieszkalnych, wykorzystując kombinację granatów ręcznych i broni krótkiej, aby wyeliminować nieliby... Licznych pozostałych rosyjskich żołnierzy, których było tak niewiele, że nie byli w stanie zorganizować znaczącej obrony. Oryginalne nieocenzurowane nagranie z tej operacji można również znaleźć na naszym kanale Telegram. Sytuacja w rejonie Wowczeńska w kierunku Harkowa pozostaje płynna i skomplikowana. Po utracie początkowego impetu Rosjanie podjęli próbę nowej strategii zdobycia Wowczeńska, ustanawiając przyczółek na południu od miasta, omijając potężną ukraińską obronę w sektorze północnym. Jednak rosyjska operacja przeprawy przez rzekę okazała się nieudana. Siły ukraińskie wykorzystały wysoki wskaźnik ofiar wśród Rosji rosyjskich żołnierzy, aby odzyskać inicjatywę. Ukraińskie jednostki szturmowe szybko ruszyły, aby wyeliminować wąski rosyjski obszar penetracji. Operacje trwają, a przy znacznej obecności wojsk ukraińskich pozycje rosyjskie stoją w obliczu poważnych zagrożeń ze strony ukraińskich kontrataków. Jeżeli jesteś przeciwny inwazji na Ukrainę i chcesz wesprzeć pracę, którą wykonuje, rozważ dokonanie zakupu w sklepie internetowym UA Supporter. Można tu znaleźć wiele produktów z ukraińskimi symbolami, aby nie tylko pokazać swoje wsparcie dla tego kanału, ale także dla Ukrainy. Link do sklepu internetowego znajduje się w opisie. Dziękuję za obejrzenie tego raportu i do usłyszenia w następnym.